Moja działalność jest możliwa dzięki moim patronom, takim jak na przykład Marek Szymanek. Bardzo dziękuję. Witam wszystkich. Wielu chrześcijańskich publicystów i intelektualistów w Polsce i za granicą stara się opisać proces współczesnego zaniku, zmierzchu czy wygasania religii chrześcijańskiej na Zachodzie. Bardzo często ciężar odpowiedzialności za pogarszającą się kondycję Kościoła upatrują głównie w świecie zewnętrznym, w ideologiach po oświeceniu, w kulturze konsumpcyjnej, w motywowanych politycznie medialnych atakach na Kościół. O świecie, o którym będę mówił w tym materiale, rzeczywiście nie sposób byłoby powiedzieć, że sprzyja rozwojowi chrześcijaństwa. Społeczeństwo, zwłaszcza w dużych miastach, centrach kultury, jest kosmopolityczne, pluralistyczne pod względem religii i światopoglądów. Popularne są różne filozofie życia, praktyki zabobonne i magiczne, jak wróżby czy horoskopy, a także różne formy duchowości mistycznej, w tym inspirowane religiami wschodu. Obywatele na co dzień cieszą się względnym pokojem i bezpieczeństwem w sprawach wewnętrznych i na granicach państwa. I zajmują się głównie bogaceniem się i rozrywkami. Kultura masowa jest przepełniona wulgaryzmami, rozwiązłością seksualną i przemocą. Prawo nie uwzględnia wartości chrześcijańskich, a niekiedy otwarcie się im sprzeciwia. Do chrześcijaństwa zarówno zwykli ludzie, jak i władze państwowe mają stosunek nieprzychylny albo otwarcie wrogi, pełen zarzutów, pretensji, albo wprost szyderczy, pełen ignorancji, krzywdzących uprzedzeń i stereotypów, pełen podejrzliwości, że chrześcijanie chcą zniszczyć wszystko, co dla dumnego ze swoich osiągnięć społeczeństwa ważne i wartościowe. Jaki świat właśnie opisałem? Oczywiście świat cesarstwa rzymskiego I, II i III wieku. Wtedy w takim świecie chrześcijaństwo dynamicznie kwitło. Wytwarzało strukturę organizacyjną, radziło sobie z pierwszymi herezjami i innymi trudnościami doktrynalnymi, wydało autorów ksiąg Nowego Testamentu, wspaniałych przywódców, apologetów i męczenników, jak Klemens Rzymski, Ignacy, Justyn, Ireneusz, Cyprian. A także podjęło asymilację i rozpoczęło proces spożytkowania tego, co uznało za najcenniejsze dla siebie z kultury i filozofii swojego czasu od Klemensa Aleksandryjskiego czy Orygenesa, który w duchu chrześcijańskim komentował Platona z podobną sprawnością, co największy pogański filozof tego samego wieku: Plotyn. Dzisiaj, w bardzo podobnym pod wymienionymi względami świecie zachodu, chrześcijaństwo dynamicznie więdnie w aspektach zarówno wiarygodności świadectwa, jak i osiągnięć ducha i intelektu. Dlaczego? W ramach przygotowań do jednej z nadchodzących debat, w której wątek ogromnej różnicy między Kościołem Współczesnym a Pierwotnym zapewne będzie odgrywał bardzo ważną rolę, sięgnąłem po książkę na temat przyczyn sukcesu tego pierwotnego chrześcijaństwa, Rodney'a Starka, Triumf Chrześcijaństwa, z pod tytułem Jak Ruch Jezusa Stał się Największą Religią Świata, która to pozycja jak do tej pory nie ukazała się w języku polskim. Jeśli słuchacie mnie nie pierwszy raz, to wiecie, że staram się czytać rzeczy głównie, prawie wyłącznie chrześcijańskie, żeby nieustannie próbować podważać i falsyfikować moje bardzo krytyczne wrażenie na temat tej religii. Rodney Stark jest socjologiem religii i historykiem chrześcijaninem z rodziny luterańskiej, ale od wielu lat związanym z baptystycznym Baylor University. Jest jednym z najważniejszych historyków i socjologów broniących tezy, że cywilizacja zachodnia jest oparta na chrześcijańskich wartościach i w ogóle broniących dobrego imienia różnych kościołów chrześcijańskich. Polecałem już w pierwszym odcinku serii na temat cywilizacji zachodniej jego książkę Nie mów fałszywego świadectwa odkłamywanie wieków antykatolickiej narracji. Pomimo swojej publicznie wyznawanej wiary i afiliacji z prowadzonym przez protestantów uniwersytetem, Rodney Stark jest znany z tego, że przyznaje tezy niewygodne dla poszczególnych obozów konfesyjnych, jeżeli z dowodów, które przedstawia, wynika, że jakieś przekonanie popularne wśród ateistów lub członków któregoś kościoła to mit. Do najciekawszych tego typu trudnych twierdzeń, zawartych i uzasadnionych w omawianej dzisiaj przeze mnie książce, należą między innymi. Jeżeli chodzi o źródła historyczne dotyczące Jezusa, jesteśmy ograniczeni niestety praktycznie tylko do Ewangelii. Niestety, bo nie są to teksty według dzisiejszych standardów biograficzne, tylko wyznaniowe. Nie ma dowodów na to, że Józef Flawiusz korzystał ze źródeł niezależnych od tego, co powiedzieli mu chrześcijanie wiele lat po życiu Jezusa. Więc nawet jeżeli uznać, że testimonium Flawianum jest autentyczne, co jest wątpliwe, ale nawet gdyby było autentyczne, wygląda ono jak streszczenie życia Jezusa usłyszane od wyznawcy chrześcijaństwa, a nie relacja historyczna samego autora dawnych dziejów Izraela. Podobnie historycy rzymscy np. tacyt najwyraźniej relacjonują w co wierzą chrześcijanie, a nie fakty historyczne. Wbrew temu, co twierdzą niektórzy historycy chrześcijańscy, również o pierwszych około 20 latach ruchu Jezusa, historycznie nie wiemy prawie nic. I próby rekonstrukcji tego okresu są praktycznie wyłącznie spekulacją. Dalej nie widać, żeby coś duchowo nadzwyczajnego kryło się w prześladowaniach chrześcijan w Cesarstwie Rzymskim. Autor świetnie przedstawia różnice w organizacji i praktyce tradycyjnego politeizmu i stosunkowo nowych kultów ekstatycznych i misteryjnych. Wyznawcy Bachusa czy Kybele spotykali się z niechęcią, a nawet prześladowaniami w Rzymie, podobnymi do tych, które później dotknęły chrześcijan i z zupełnie podobnych powodów. W szybkości rozwoju chrześcijaństwa także nie widać niczego cudownego. Stark szacuje tempo wzrostu liczby chrześcijan w pierwszych wiekach i zauważa, że jest podobne do niektórych współczesnych wyznań o dobrze udokumentowanej historii, takich jak na przykład Mormoni, o których nikt poza nimi samymi nie sądzi, że zawdzięczają swój dynamiczny rozwój szczególnemu wsparciu od Boga. Wbrew temu, w co lubią wierzyć protestanci, również w przyczynach sukcesu reformacji Lutra w XVI wieku nie widać żadnej interwencji Bożej dla odnowienia Ewangelii i Kościoła. Stark jeszcze raz potwierdza, że nie było to żadne przebudzenie religijne duchowieństwa i ludu Bożego, a sukces protestantyzmu nie był kwestią przewagi ani argumentów teologicznych, ani moralności wiernych nad katolicyzmem. W większości przypadków przyjęcie luteranizmu czy późniejszych wyznań reformowanych było po prostu przedsięwzięciem podważenia politycznej i ekonomicznej pozycji Kościoła katolickiego przez szlachtę, miasta i królów krajów niemieckich i północnej Europy. Autor pokazuje, jak katolicyzm przetrwał w krajach takich jak Hiszpania czy Francja, ponieważ Kościół był tam politycznie względnie słaby, niesilny i w związku z tym władcom nie zależało na zmianie religii swoich poddanych. Moim zdaniem, wątkiem książki zdecydowanie najcenniejszym dla dyskusji o Kościele katolickim, jego historii, charakterze i przyszłości jest szczegółowe omówienie długotrwałych skutków uwikłania cesarza rzymskiego Konstantyna w chrześcijaństwo, którymi są powiązanie Kościoła z władzą polityczną oraz powierzchowność, czy mówiąc wprost, fikcja chrystianizacji narodów Europy i ich zamorskich kolonii. Łącznie ze skandalicznie niską pobożnością kleru od IV wieku aż do czasów nowożytnych i po dzień dzisiejszy. Rodney Stark pisze: Zaangażowanie Konstantyna w chrześcijaństwo stworzyło podstawy dla nietolerancyjnego kościoła monopolisty, odpowiedzialnego za stulecia zaniedbań w chrystianizacji, po których nastąpiły stulecia brutalnego polowania na herezję i konfliktów. Konstantyn dał początek praktyce używania siły państwa do tłumienia alternatyw wobec panującej ortodoksji religijnej. Ustanowiło to precedens dla przyszłych cesarzy, którzy przyznawali Kościołowi status oficjalny, jak również dla papieży, którzy często wzywali państwo, żeby broniło ich monopolu przeciwko wszelkim dysydentom. Źródeł średniowiecznych polowań na herezję i wojen religijnych można zatem upatrywać w czasach Konstantyna, podobnie jak dzisiejszej Europy Zachodniej, w której lud był tak długo zaniedbany przez leniwe kościoły monopolistów, że tylko małe grupki wiernych gromadzą się we wspaniałych katedrach tego kontynentu. O tej sprawie przygotuje zresztą w swoim czasie osobną pogadankę, bo jej zrozumienie jest niezwykle istotne, wręcz kluczowe w rzetelnej krytyce chrześcijaństwa dzisiaj. Stark przedstawia ciekawy argument na temat początków przychylności Konstantyna wobec chrześcijaństwa. Dodać muszę od siebie dla kontekstu, że na przełomie III i IV wieku cesarz rzymski Dioklecjan wprowadził podział władzy w państwie na czterech współrządzących, tzw. tetrarchię. Oczywiście doprowadziło to po abdykacji i śmierci cesarza do chaosu i wojen domowych o sukcesję i o pełnię władzy. W roku 312 doszło do decydującego starcia pomiędzy dwoma uzurpatorami, pretendentami do niepodzielnych rządów w zachodniej części cesarstwa Konstantynem i Maksencjuszem. O ile Maksencjusz rezydował w Rzymie, Konstantyn kilka lat wcześniej wyruszył ze swoimi legionami aż z Jorku w Brytanii, żeby dotrzeć z nimi do Italii. Decydująca bitwa rozegrała się niedaleko Rzymu przy Moście Mulwijskim. Legenda upowszechniana w późniejszym kościele głosi, że wtedy Bóg ukazał Konstantynowi znak we śnie lub na słońcu w kształcie krzyża lub symbolu Chrystusa i powiedział w tym znaku zwyciężysz lub zwyciężaj. Wtedy Konstantyn miał zwrócić swe serce do chrześcijańskiego Boga, kazać namalować jego symbol na tarczach żołnierzy, i w odpowiedzi Bóg rzeczywiście dał mu zwycięstwo nad Maksencjuszem. Wstyd każdemu historykowi, a jest takich zaskakująco wielu, który przytacza tę historię, jakby miała się ona wydarzyć naprawdę i nie podaje żadnego alternatywnego wyjaśnienia kolejnych wydarzeń. Tę propagandę Euzebiusza z Cezarei o niespodziewanej, cudownej wizji od Boga, której miał doznać przyszły opiekun kościoła prawie jak Paweł w drodze do Damaszku, Stark traktuje z należnym dystansem, a prawdopodobieństwo rzeczywistego zwrotu Konstantyna w kierunku chrześcijaństwa w drodze do Rzymu uzasadnia inaczej. Otóż na podstawie własnych szacunków tempa wzrostu chrześcijaństwa, zwłaszcza w dużych miastach, wskazuje, że w roku 312 w samym mieście Rzym już być może kilkadziesiąt procent mieszkańców mogło być chrześcijanami, może jedna trzecia, może nawet połowa. Nawet jeżeli chrześcijanie stanowili tylko dużą mniejszość, byli dobrze zorganizowani i mieli poczucie wspólnego losu i interesu, jakie było obce społeczeństwu rzymskiemu poza najwyższymi elitami. Konstantyn mógł liczyć na to, że wiadomość o zbliżającym się pretendencie do władzy przychylnym wobec nowej religii ułatwi mu zwycięstwo, że zyska poparcie chrześcijan w Rzymie, zwróci ich przeciwko Maksencjuszowi i poprzez nieposłuszeństwo lub szantaż utrudni obronę miasta. Dodałbym od siebie, czego Stark niestety nie robi, że poparcie polityczne chrześcijan i ich kościoła było ważne dla Konstantyna przez cały okres jego panowania, nie tylko podczas walki o władzę, o czym jeszcze za chwilę. Oprócz śmiałości uświadamiania wiernym różnych wyznań niewygodnych dla nich tez. Drugą charakterystyczną cechą książek Rodneja Starka jest próba wyjaśniania historii chrześcijaństwa w kategoriach naukowych, to jest metodologicznie naturalistycznych, socjologii, w tym szczególnie mi bliskiej, socjologicznej teorii racjonalnego wyboru i ekonomicznej teorii religii, którą interesowałem się pracując na uczelni i o której bardzo chciałbym opowiedzieć Wam w serii osobnych wykładów. W przeciwieństwie do wielu autorów po różnych stronach sporów o historię chrześcijaństwa, Stark zdecydowanie preferuje podejście ilościowe do weryfikacji hipotez i opisów procesów historycznych przytacza i posługuje się danymi liczbowymi, jeżeli tylko to jest możliwe. Dopiero w drugiej kolejności, jako uzupełnienie argumentacji, przytacza oczywiście liczne świadectwa pisane. Dla miłośnika stosowania przede wszystkim maksymalnie ścisłej, przyrodniczej metody naukowej w badaniu spraw ludzkich jest to lektura budząca uznanie. Choć bez szczegółowej wiedzy historycznej, czytelnik nie jest w stanie ocenić, czy autor przytacza wszystkie istotne dane do uzasadnienia swojej tezy historycznej. Ale to jest problem pisania i odbioru narracji historycznej w ogóle, tak jak opowiadałem w pierwszym odcinku serii o cywilizacji zachodniej. Jako główne przyczyny sukcesu chrześcijaństwa w środowisku społeczno-religijnym starożytnego Rzymu, Rodney Stark wskazuje następujące oddziaływanie przez chrześcijańską Ewangelię jednocześnie na różne potrzeby i wrażliwości ludzkie. Na zmysły w obrzędach liturgicznych, na intelekt przez monoteistyczny obraz świata, na sumienie przez wymagające przykazania moralne, wreszcie na emocje i poczucie wartości, poprzez historię o Bogu, który z miłości oddaje swoje życie dla zbawienia człowieka. Atrakcyjna na tle religii rzymskich była obietnica szczęśliwego życia po śmierci, a za życia szczególnie przynależność do wspólnot. W przeciwieństwie bowiem do wyznawców politeizmu, kościoły chrześcijańskie były zorganizowane przez długi czas prawie wyłącznie w miastach jako kongregacje. Były to niezwykle, jak na swoje czasy, egalitarne wspólnoty, w których wierni wszelkich klas społecznych prowadzili intensywne wspólne życie, nie tylko religijne, nawiązywali osobiste, bliskie relacje i praktykowali wspólnie zarówno kult religijny, jak i wynikające z niego działania. Dalej, właśnie zorganizowana, ciągła i bezinteresowna działalność charytatywna, zarówno troska członków wspólnoty o siebie nawzajem, jak i skierowana na zewnątrz pomoc w niedostatku i chorobach. Polepszenie pozycji społecznej kobiet względem kultury rzymskiej, a zwłaszcza greckiej, wyrażające się na przykład w późniejszym zawieraniu małżeństw przez chrześcijanki i, co do zasady, z partnerem według własnego wyboru większa dzietność związana m.in. z potępieniem praktyk aborcji i porzucania niemowląt, szczególnie dziewczynek. Nakaz misyjny, zawarty w istocie religii chrześcijańskiej, połączony z wiarygodnością osobistego świadectwa wyznawców, aż po męczeństwo, najwyższą formę świadectwa dla osób postronnych, że prawdą jest to, w co człowiek wierzy, bo jest gotowy oddać za to życie, mając łatwą możliwość uniknięcia śmierci. Niestety, w tym momencie książki, na początku III wieku, ten konkretny argument dotyczący tytułowej kwestii przyczyn globalnego sukcesu chrześcijaństwa w historii nagle się urywa i następuje zupełnie coś innego kolekcja tematów broniących świetności chrześcijaństwa przed krytyką, częściowo z wyjątkiem rozdziałów poświęconych nauce oraz reformacji protestanckiej i kontrreformacji katolickiej, ale i ich znaczenie dla triumfu chrześcijaństwa nie jest w tym momencie jasno wyjaśnione zamiast odpowiedzi na zawarte w podtytule książki pytanie od czasów Konstantyna Stark zaczyna zajmować się sprawami mniej lub bardziej zupełnie pobocznymi, takimi jak rola islamu w zniszczeniu chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie, usprawiedliwienie krucjat, krytyka popularnego w świecie anglosaskim określenia średniowiecza jako ciemne wieki, podkreślenie znaczenia średniowiecznych prekursorów nowożytnej nauki czy obrona hiszpańskiej inkwizycji. Niestety te wszystkie treści poboczne, które zajmują znaczną część książki, jedynie powtarzają i dublują inne prace historyczne autora polemiczne i apologetyczne, szczególnie wspomnianą niemów fałszywego świadectwa. Te części triumfu chrześcijaństwa zawierają argumenty, jak zwykle dla Starka, ciekawe i ważne. Rozdział na temat krucjat zawiera bodaj najsilniejszy, jaki widziałem, zestaw historycznych i socjologiczno-ekonomicznych argumentów w ich obronie. Ale nie to było obiecanym tematem tej książki i wymienione sprawy mają z tym tematem co najwyżej luźny związek. W pewnym sensie ważna jest część wyjaśniająca, jak wolność religijna i konkurencja między wyznaniami odpowiadają za wysokie wskaźniki religijności Amerykanów względem sekularyzującej się Europy. I dopiero pod sam koniec książki, i to dość pobieżnie, wymienione są przyczyny wzrostu chrześcijaństwa poza Europą w skali globalnej w XX i XXI wieku, które na dodatek częściowo pokrywają się z już wcześniej omówionymi przewagami chrześcijaństwa nad innymi religiami w świecie starożytnym. Są to Emocjonalny wymiar opowieści o miłości Boga, zapośredniczonej przez bliskie i życzliwe osoby Jezusa, Maryję i innych świętych, dotykanie przez chrześcijaństwo wszystkich wymiarów wyznawania religii, od filozoficzno intelektualnego obrazu świata, względnie kompatybilnego z nauką i nowoczesnością po przeżycia mistyczne. Pismo święte, względnie łatwe do zrozumienia i dostępne do czytania przez każdego, pełne ciekawych i poruszających historii, i stosunkowo konkretna i ustalona doktryna. Wyraźny nakaz misyjny Jezusa dla uczniów i ruch misji na wszystkie kontynenty, szczególnie od XIX wieku, motywowany również konkurencją pomiędzy wyznaniami chrześcijańskimi po reformacji w krajach macierzystych. Podobno powiązanie chrześcijaństwa w świadomości ludów globalnego wschodu i południa z Zachodem, z jego osiągnięciami technicznymi i społeczno-politycznymi. Chrześcijaństwo ma przedstawiać się im jako religia Zachodu, reprezentująca zachodni styl życia, filozofię i wartości, do których mają aspirować, również w kontekście życia społeczno-politycznego. Jak wspomniałem, odpowiedź na tytułowe pytanie, w jaki sposób ruch Jezusa stał się największą religią świata poza okresem rzymskim pierwszych trzech wieków, nie stanowi konsekwentnego tematu rozważań i ginie w gąszczu innych ciekawostek, które autor postanowił wrzucić do tej książki. Głównie z tego powodu. Trudno mi ocenić ją jako godną polecenia pracę na ten konkretny temat, mimo sensowności tego, co wskazane zostało. Dla tych spośród was, którzy interesują się historią chrześcijaństwa, Polecam raczej tylko, jeżeli byłaby to wasza pierwsza książka Rodneya Starka, żeby zobaczyć jego zastosowanie narzędzi socjologii i ekonomii do historii oraz żeby zapoznać się z jego argumentami na rzecz osiągnięć i dobrego imienia Kościołów. Ale nie w celu znalezienia odpowiedzi na tytułowe pytanie książki. Niestety, w trakcie lektury okazuje się, że jest to kolejna jego praca apologetyczna, a poza pierwszymi trzema wiekami nie dostarcza ona kompleksowego, prowadzonego konsekwentnie przez wszystkie stulecia, wyjaśnienia globalnego sukcesu chrześcijaństwa. Ten niewiadomo czy świadomy zabieg Rodneja Starka odwrócenia uwagi czytelnika od tytułowego zagadnienia w okresie między Konstantynem a czasami współczesnymi, wydaje się, że nie jest przypadkowy pozwala bowiem autorowi ominąć ścisłą i szczegółową analizę najbardziej kompromitujących dla chrześcijan źródeł sukcesu ich religii. Największą słabością pod względem merytorycznym książki Starka jest prawie całkowite pominięcie całego procesu tzw. chrystianizacji czyli podstępnego i przymusowego przejmowania tożsamości chrześcijańskiej ludów Europy, a potem ludności europejskich kolonii, od późnej starożytności do kolonializmu XIX wieku. Jezus w kazaniu na górze w Ewangelii Mateusza w rozdziale 5 mówi do swoich uczniów: Wy jesteście światłem świata, niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Paweł w liście do Kolosan w rozdziale trzecim pisze tak. Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne, w rozpuście nieczystości, lubieżności, złej rządzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Odrzućcie to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, według obrazu tego, który go stworzył. Jako więc Wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości, a sercami Waszymi niech rządzi Pokój Chrystusowy ale władcom zachodniej i północnej Europy Kościół katolicki obiecywał, że pod opieką potężnego Boga chrześcijan będą jak Konstantyn, że będą militarnie zwyciężać swoich wrogów i ich panowanie będzie bardziej chwalebne niż ich przodków, jeżeli przyjmą Chrzest oraz zatroszczą się o skuteczne włączenie do Kościoła również swoich poddanych oraz sąsiadów. Od chrztu. Władcy Franków Chlodwiga w roku 496 przyjmowanie i narzucanie dworowi administracji i poddanym chrześcijaństwa we współpracy z kościołem było narzędziem umacniania swojej władzy przez kolejnych książąt i królów, którzy zachętą i przymusem nakazywali zmianę tradycyjnych świąt rytuałów i bóstw na kalendarz i obrzędy katolickie. I katolickich świętych. W połączeniu z praktyką przyjmowania do społeczności poprzez chrzest niemowląt, który włącza człowieka do kościoła bez jego wiedzy i zgody, w ten sposób chrześcijaninem zostawał w Europie każdy, kto mniej lub bardziej świadomie był ochrzczony umiał wykonać znak krzyża i, jak opisuje sam Stark, kto w nadal powszechnie praktykowanej zabobonnej magicznej religijności zaczął używać zaklęć i przywoływać bóstwa z uniwersum chrześcijańskiego. Nawet historycy przychylni wobec chrześcijaństwa, tacy jak Tom Holland, autor również polecanej przeze mnie książki Dominion, opisują strategię i kampanię takiej przymusowej w cudzysłowie chrystianizacji Karola Wielkiego we własnym państwie i poprzez wyprawy wojenne przeciwko germańskim sasom. Ksiądz, profesor, doktor, habilitowany Jarosław Różański, misjolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wyliczając najważniejsze spotkania chrześcijaństwa i kultur w historii, spotkanie chrześcijaństwa z kulturą krajów germańskich opisuje tak zdobycie całych Niemiec dla chrześcijaństwa było dziełem cesarza Karola Wielkiego. Jego najpowszechniejszą praktyką był najpierw podbój militarny danego ludu, a następnie utrwalenie owego podboju przez Chrzest jako znak poddania. Czasem łączyło się to z wyborem Chrzest albo śmierć, jak podczas kapitulacji Sasów w 785 roku. W rezultacie wszyscy Germanie mieszkający na kontynencie przyjęli Chrzest. Trudno się dziwić, że władcy okolicznych plemion słowiańskich, Chorwatów, Słoweńców, Czechów, Polan, zatroszczyli się o przyjęcie chrztu, jak przyznaje ksiądz profesor Różański, lękając się podboju przez Franków, a później ekspansji Cesarstwa Narodu Niemieckiego, którego ideologia opierała się w całości na konstantyńskim katolickim chrześcijaństwie aż do XV wieku kościół konsekwentnie popierał tzw. krucjaty północne, skutecznie nawracające słowian połapskich Prusów i inne ludy bałtyckie, wreszcie Polskę i Litwę, które jeszcze w XV wieku były najwyraźniej niedość dość schrystianizowane, bo odnosiły się zbyt tolerancyjnie do pogańskich Bałtów, Husytów czy prawosławnych i potrzebowały katechezy, co to jest katolicyzm, którą z poparciem papieży prowadzili dla nas krzyżacy. Następnie właśnie takie chrześcijaństwo – Konkwistadorzy i kolonizatorzy zawieźli do Ameryki i Afryki, gdzie zatriumfowało w przestrzeni politycznej i kulturowej metodami zupełnie brutalnymi, co przyznają nawet świadkowie kościelni tamtego czasu, tacy jak na przykład Dominikanin Bartolomeo de las Casas. Misja szerzenia prawdziwej wiary dawała znakomity pretekst dla grabieżców i wyzyskiwaczy do niszczenia napotkanych kultur i państw których mieszkańcy, pozostający do tamtej pory w mrokach pogaństwa, przyjęli światło Chrystusa i jeżeli nie zmarli od chorób wycieńczenia i kul europejskich muszkietów, mogli nareszcie wieść życie podobające się Bogu jako najniższa klasa w nowych społeczeństwach, niewolnicy hiszpańskich czy angielskich plantacji i kopalń, przepędzeni z własnych ziem więźniowie rezerwatów w Stanach Zjednoczonych, dzieci zabierane rodzicom i pozbawiane etnicznej tożsamości w szkołach w Kanadzie czy osoby o prawnie ustalonym statusie podludzi w Republice Południowej Afryki. Kościół katolicki – Później różne kościoły protestanckie oficjalnie tego typu praktyki zaczęły potępiać, ale z zaistniałej sytuacji, w której zajmowały uprzywilejowaną pozycję polityczną i społeczno-ekonomiczną w koloniach Europejczyków, skrzętnie korzystały i korzystają do dzisiaj. I podobnie jak od wczesnego średniowiecza w przypadku Germanów, Celtów czy Słowian, których zabobonom nadano chrześcijańską oprawę. Tak katolicyzm stopił się z folklorem religijnym, na przykład Meksyku czy Filipin, do ludowych postaci narodowych. I podobnie jak w Europie. Ewangelia o nowym stworzeniu człowieka w duchu Jezusa Chrystusa ma w nich bardzo pośrednią rolę wobec ideologii władzy oraz wobec tradycji, tożsamości i rytuałów, które zaspokajają religijność naturalną w miejsce oficjalnie zniszczonych lokalnych dawnych politeizmów. To były prawdziwe źródła geograficzno ilościowego triumfu chrześcijaństwa na świecie w książce poświęconej właśnie temu zagadnieniu pominięcie całego tego głównego procesu, poprzez który masy Europejczyków i rdzennych Amerykanów czy Afrykanów zapoznało się z chrześcijaństwem jest w najlepszym razie głębokim nieporozumieniem. Nie odbiera tej wartości, jaką mają analizy Starka dotyczące pierwszych trzech wieków i wieku XXI ale pełen obraz dziejów chrześcijaństwa i przyczyn jego sukcesów zniekształca w sposób dla autora kompromitujący. Jasne, że chrześcijanin może z radością pisać o wzroście jego religii współcześnie w Korei, w Chinach czy w Afryce, z powodów, które Stark opisuje. Kiedy jednak patrzy się dzisiaj na mapę religii świata, wielkie religie mają większościową pozycję tam, gdzie zostały poprzez wieki zainstalowane pod przymusem przez królów, wojowników i kolonizatorów. Dobrze widać to na przykładzie islamu, ale być może najlepiej widać to właśnie w przypadku chrześcijaństwa. Problem dla chrześcijanina wynikający z tego rodzaju źródeł sukcesu chrześcijaństwa w świecie jest jednak o wiele głębszy. Przekracza kwestie historyczne i zmusza do zadania poważnych pytań na temat tej religii jako rzekomej prawdy. Z historii triumfu chrześcijaństwa wyłania się bowiem taki oto obraz, że właśnie procesy negatywne dla wiary chrześcijańskiej, strywializowanie i zniweczenie radykalnego wezwania Ewangelii do świętości, skuteczne dążenie do biskupstwa przez karierowiczów i oportunistów poszukujących własnych przywilejów, oraz uwikłanie takiego kościoła w skorumpowane stosunki z władcami politycznymi. Właśnie te procesy, negatywne dla wierności chrześcijaństwa nauczaniu Jezusa, nie tylko sprzyjały, ale wręcz były kluczowymi mechanizmami rozprzestrzeniania się i dominacji tej religii na świecie. To właśnie ten, krytykowany przez Starka, Pokonstantyński, monopolistyczny, nietolerancyjny Kościół władzy, przywilejów politycznych i religijnej opresji. Od IV wieku stwarzał możliwości kulturowe, finansowe i organizacyjne dla życia zakonnego, teologicznego i artystycznego średniowiecza. I to właśnie ten zdemoralizowany i zbiurokratyzowany kościół oportunistów przedstawiał sobą atrakcyjną ofertę współpracy dla władców politycznych. Warto uświadomić sobie historyczny kontekst polityczny i wynikający z niego charakter uprzywilejowania kościoła w Cesarstwie Rzymskim w IV wieku, czego Stark w swojej książce w ogóle nie robi. Rzym przeżywał w III wieku najpoważniejszy w swojej historii kryzys, związany z naporem barbarzyńców i persów na granicę, zapaścią gospodarczą, inflacją i niestabilnością polityczną. Ważna reforma Dioklecjana, oprócz podziału władzy cesarskiej w formie tetrarchii, polegała na zmianie jej charakteru. Kiedy po roku 31 przed naszą erą ostatecznie upadała republika rzymska, a pełnię władzy przejmował Oktawian August, nie ogłosił się on nigdy formalnie monarchą, królem czy dyktatorem. Formalnie Rzym zachowywał ustrój republikański, a cesarz jedynie skupił w jednym ręku wiele kluczowych urzędów republiki. Był jednocześnie pierwszym senatorem, prokonsulem zarządzającym prowincjami, trybunem ludowym, cenzorem, najwyższym kapłanem, wreszcie jego osobie, a nie urzędom, zaczęło przysługiwać imperium, czyli najwyższa władza państwowa, cywilna i wojskowa. Jednak formalnie cesarz pozostawał tylko pierwszym obywatelem republiki. Stąd nazwa tej formy ustroju pryncypat. Jak pisze dr Monika Wójcik w podręczniku do Prawa Rzymskiego Publicznego, pryncypat charakteryzował się tym, że na czele państwa stał cesarz, który skupiał pełnię władzy, ale przy zachowaniu pozorów republiki. Cesarzowi przyznano uprawnienia poszczególnych organów Republiki tak, aby zerwanie z poprzednią formą ustroju nie było widoczne dla społeczeństwa. Ponieważ formalnie władza cesarska mieściła się w ramach prawnych ustroju republikańskiego, do czasu poważnego kryzysu cesarstwa w III wieku właściwie nie było specjalnej potrzeby silniejszego ideologicznego jej uzasadnienia. Cesarzy rzymskich oczywiście zaczęto czcić jako bogów, deifikacji, czyli oficjalnego aktu uznania cesarza za bóstwo, za życia lub po śmierci, początkowo dokonywał senat, ale czczono ich wśród bogów niższego rzędu. Nigdy nie zyskali takiej rangi, jaką mieli wielcy bogowie przypomina profesor Ewa Wiprzycka w książce Kościół w świecie późnego antyku. Za życia tych cesarzy składano ofiary raczej w ich intencji niż im samym. Rzadko zwracano się do nich z konkretnymi prośbami, wyraźnie nie spodziewano się, aby mogli je spełnić. Reformy zapoczątkowane przez Dioklecjana po roku 284 miały na celu zmianę systemu politycznego. Centralizację i wzmocnienie władzy cesarskiej według wzorców wschodnich monarchii despotycznych, takich jak królestwa hellenistyczne czy Persja. Od tej pory cesarz zaczął być tytułowany dominus, pan, stąd nazwa tego systemu politycznego dominat. Cesarz samodzielnie decydował o pokoju i wojnie, a jego decyzje były jedynym źródłem prawa, któremu jednak sam nie podlegał. W okresie dominatu cesarze formalnie i otwarcie skupili w swoim ręku pełnię władzy ustawodawczej, administracyjnej, wykonawczej i sądowniczej. Wyrażał to również nowy, rozbudowany ceremoniał dworski. Ideologiczna legitymizacja absolutnej władzy cesarza stała się pilnie potrzebna. Dioklecjan sięgnął wzorem despotii wschodnich po religię, która miała spajać państwo i wzmacniać posłuszeństwo władcy. Z tego też powodu w latach 303–304 zarządził najbardziej brutalne w historii Rzymu prześladowania chrześcijan. Jak pisze profesor Wiprzycka, jest oczywiste, że religijne uzasadnienie władzy polegające na uznawaniu cesarza za boga nie mogłoby być akceptowane przez chrześcijan. Inaczej rzecz się miała z religijną legitymacją monarchy, w której pozostawał on tylko człowiekiem, ale człowiekiem powołanym do rządzenia przez bogów. Chrześcijanin mógł bez trudu przyjąć twierdzenie o boskiej sankcji dla władcy, który miał na ziemi wypełniać wolę Boga, stając się w skrajnych wariantach tej teorii jego namiestnikiem. Grunt pod taki sposób pojmowania relacji między Bogiem a władcą przygotował, rzecz paradoksalna, największy przeciwnik chrześcijaństwa Dioklecjan. Cesarz ten, głęboko zmieniający niemal wszystkie dziedziny życia, po to by ocalić rzymski porządek, nie domagał się dla siebie, jak jego poprzednicy, boskiego kultu. Chciał, by widziano w nim wybrańca, przedstawiciela, realizatora woli najwyższego bóstwa rzymskiego panteonu i Owisza najlepszego, największego. Propaganda cesarska w rozmaity sposób akcentowała boską opiekę nad panującymi, a zarazem boską służbę, jaką oni pełnili. Poza poparciem ze strony chrześcijan, które byłoby dla niego bardzo przydatne w walce z pozostałymi uzurpatorami o władzę, Konstantyn mógł jednak prędko zauważyć, że politeizm źle spełniał potrzeby polityczno-ideologiczne dominatu był zlokalizowany, nieskupiony na kulcie wspólnego bóstwa całego cesarstwa, był z natury rytualistyczny, bez organizacji, bez doktryny, bez myśli moralnej i społecznej, bez aspektu wychowawczego w wymiarze obywatelskim, bez filozofii i teologii. Próby połączenia politeizmu z ówczesną filozofią neoplatońską na przełomie III i IV wieku przez Porfiriusza i Jamblicha pogrążały się tylko w niejasnościach i mistycyzmie i nie były przyjmowane nawet przez praktykujących kult tradycyjnych bogów. W przeciwieństwie do nich, zorganizowany, zintelektualizowany, wyznający ambitny program moralny i społeczny z poczuciem jedności i wspólnoty, zmęczony dopiero co zakończonymi największymi w historii prześladowaniami i gotowy na układy Kościół chrześcijański, miał dla cesarzy pod Joklecjanie przewagę na wszystkich tych polach. Tym bardziej, że pozostający w dobrych stosunkach z Konstantynem Eusebiusz z Cezarei zaproponował konkretne chrześcijańskie ideologiczne uzasadnienie władzy cesarza według takiej logiki: Jak Bóg jest najwyższym władcą nad całym kosmosem, tak cesarz, którego władza pochodzi od Boga, jest odbiciem i reprezentacją Boga na świecie, a jednocześnie protektorem i dobroczyńcą misji kościoła co w przypadku Konstantyna akurat było zgodne z prawdą. Innymi słowy Eusebiusz zaproponował cesarzom okresu dominatu idealny układ jeden bóg, jeden cesarz, jedna religia. I ta propozycja w ciągu IV wieku została stopniowo przyjęta. Konstantyn Wielki, podsumowuje profesor Wiprzycka, w dziedzinie pojmowania religijnej natury władzy nie wprowadził zasadniczych zmian w stosunku do tego, co ustanowił Dioklecjan. Nie było takiej potrzeby po nawróceniu Konstantyna na chrześcijaństwo. Miejsce bóstw pogańskich zajął Bóg chrześcijański. Opatrznościowa koncepcja monarchii odpowiadała sposobowi myślenia wyznawców nowej religii wyniesienie władcy ponad wszystkich ludzi żyjących w państwie, przekonanie, że odpowiada on za ludzkość przed Bóstwem, które dało mu władzę, płynący z tego nakaz posłuszeństwa wobec panującego. Wszystko to miało metrykę pogańską, ale owa metryka nie przeszkadzała chrześcijanom. Jak pisze dalej dr Wójcik w Prawie Rzymskim Publicznym, cesarze zyskali w religii chrześcijańskiej sojusznika do umacniania władzy cesarskiej, a chrześcijaństwo otrzymało od państwa ochronę, również prawną. Nie bez znaczenia było również wsparcie finansowe ze strony władzy świeckiej. Zdarzało się jednak, że religia nie zawsze była ogniwem spajającym państwo. Spory dogmatyczne w kościele przenosiły się na niwę państwową. Jako, że władcy czuli się odpowiedzialni za losy religii, którą uznali za państwową, wydawali szereg rozporządzeń mających na celu zachowanie jedności wiary katolickiej i karanie tych, którzy jej się sprzeciwiali, a więc heretyków, apostatów, pogan i Żydów. Cesarz Teodozjusz w roku 380 formalnie ustanowił chrześcijaństwo religią państwową. Od tego momentu wyznawanie wiary katolickiej stało się obowiązkiem mieszkańców imperium. Wyznawanie herezji lub innej religii uznane zostało przez państwo za niebezpieczne dla kraju, a w związku z tym było prawnie zakazane i karane. W ustawodawstwach kolejnych cesarzy wielokrotnie powtarza się zakaz składania ofiar pogańskich i nakaz burzenia świątyń. Poganie zostali stopniowo wykluczeni z administracji i armii. Od 423 roku za wyznawanie religii pogańskiej groziła konfiskata majątku i wygnanie. Właśnie w ten sposób uruchomiona została, działająca przez stulecia aż do czasów nowożytnych, machina współpracy władców politycznych z Kościołem, legitymizacja władzy w zamian za pomoc państwowego aparatu przemocy w czynieniu obywateli na masową skalę zapisanymi do chrześcijaństwa. Ta machina zaczęła się dopiero najpierw w Anglii w XVII wieku, na skutek podziału Kościoła po Reformacji, a później na skutek Rewolucji Francuskiej i kolejnych rewolucji społeczno-politycznych XIX wieku. Ostatecznie Europa i świat, cesarzy i królów z Bożej łaski, zbrojnych obrońców jedynie słusznej wiary i kościoła w państwie i w koloniach, skończyły się na dobre dopiero po I wojnie światowej. Właśnie ten, krytykowany przez Starka, pokonstantyński skorumpowany kościół monopolista, narzucający się ludziom siłą polityczną państwa, Osiągnął przez ogromną większość historii chrześcijaństwa więcej pod względem powszechnej obecności chrześcijaństwa w tożsamości ludów Europy i jej kolonii niż cokolwiek innego. Chrześcijańska ideologia imperialna przemoc wobec wyznawców innych religii i masowe, przymusowe członkostwo w kościele. Właśnie te idee i praktyki, które są obce Kościołowi Nowego Testamentu, stanowiły kluczowy mechanizm rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa po świecie. Zupełnie podobnie rzecz się ma z teologicznym i duszpasterskim dramatem, jakim jest podział chrześcijaństwa. Oczywiście, w takim rozumieniu, jakie również przyjmuje Stark w swojej książce, traktując chrześcijaństwo jako ogół wyznawców Chrystusa, nie przesądzając który z kościołów, jeżeli którykolwiek jest prawdziwy. Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale pierwszym: DONIESIONO mi o was, bracia moi, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: Ja jestem Pawła, a ja Apollosa. Ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów, byście byli jednego ducha i jednej myśli. Jezus w ewangelii Jana w rozdziale 17 modli się do ojca w otoczeniu apostołów tymi słowami: Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Aby wszyscy stanowili jedno, aby świat uwierzył, żeś ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś ty mnie posłał i żeś ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ale w swojej książce Rodney Stark rozłamy i konkurencje między stronnictwami chrześcijan opisuje jako zjawiska bardzo dla wzrostu chrześcijaństwa na świecie korzystne. Według niego to zerwanie jedności Kościoła podczas reformacji było impulsem dla Kościoła rzymskiego do reform soboru trydenckiego, który zamienił ten kościół w organizację o wiele lepiej niż w średniowieczu wykształconych i uformowanych duchownych, przygotowanych jak powstali wtedy Jezuici do rywalizacji z protestantami o rząd dusz na całym świecie. Rywalizacja między wyznawcami Jezusa okazuje się również ważnym kontekstem misji od XIX wieku w Afryce czy Ameryce Łacińskiej. Stark pokazuje, że podział, wielość i zróżnicowanie kościołów jest dla chrześcijaństwa ożywcze, motywujące, że w czasach nowożytnych było ważnym impulsem i kontekstem odnowionej intelektualnej, duchowej i misyjnej gorliwości, a w połączeniu z konstytucyjną zasadą wolności religijnej odpowiada za niesłabnącą żywotność chrześcijaństwa w Stanach Zjednoczonych. Zupełnie wbrew temu, do czego wzywał Paweł i wbrew temu, co przewidywał Chrystus, ludzie, zdaniem Starka, są gotowi uwierzyć nie dlatego, że chrześcijanie stanowią jedno, tylko dlatego, że w warunkach konkurencyjnych denominacji mają poczucie podjęcia własnej świadomej decyzji przystąpienia do tych właściwych chrześcijan, a nie innych co motywuje do zaangażowania moralnego i pobożnościowego, mającego udowodnić sobie i innym, że dokonało się właściwego wyboru. Tymczasem, nawet jeżeli Rodney Stark trafnie zidentyfikował źródła sukcesu chrześcijaństwa u jego początków, wiele z tych czynników po prostu dzisiaj wygasa albo upowszechniło się na Zachodzie tak, że nie robi już większego wrażenia. Nie trzeba żadnych demoniczno spiskowych sił walczących z Kościołem, żeby w tych warunkach chrześcijaństwo na Zachodzie zanikało. Naukowy obraz świata nie pozostawia potrzeby dla działań Boga w otaczającej nas przyrodzie. Rozwój nauki sprawia chrześcijaństwu jedynie kłopoty, wynikające z konieczności godzenia jej osiągnięć z księgą i doktrynami pochodzącymi z czasów mentalności mitycznej i spekulacji filozoficznych na tematy świata i człowieka. Na przykład perspektywa szczęśliwego życia po śmierci duszy w niebie staje się coraz mniej namacalna, w miarę jak neuronauki zostawiają coraz mniej miejsca w umyśle człowieka dla niematerialnego, autonomicznego podmiotu typu chrześcijańskiej duszy. Współczesna genetyka i teoria ewolucji poddaje w poważną wątpliwość pochodzenie całej ludzkości od jednej pierwszej pary ludzi i tak dalej i tak dalej. Naukowcy odkrywają rzeczy, o jakich nie śniło się filozofom, a chrześcijaństwo w wielu sprawach tkwi w pułapce literalnie czytanej Biblii albo świętych dogmatów. Świecka etyka buduje i uzasadnia przekonania moralne, które zyskują szeroką akceptację, bo wyrażają na przykład większą inkluzywność wobec osób dotąd marginalizowanych społecznie czy wrażliwość na cierpienie zwierząt poza ludzkich. Pod tymi względami chrześcijaństwo obstaje przy tradycyjnym nauczaniu lub przejmuje inspiracje moralne od świata, dla którego to ono miało być światłem. Inkluzywnej społecznie lewicy nie obciąża przy tym uznawanie jako świętego tekstu, który osoby LGBT stawia na równi z ciężkimi grzesznikami i pochwala karanie ich śmiercią. Historia o miłości Jezusa, który wybawia nas od grzechu, jest wzruszająca tylko do tego momentu, kiedy się nie skojarzy, że grzech i wszystkie jego konsekwencje w moim życiu jest kondycją wpierw nadaną mi w mojej naturze przez Boga tylko po to, żeby Jezus mógł mnie z niej chwalebnie wybawić. Podobnie jak dusza, również konieczna do odpowiedzialności za grzech wolna wola jest dziś kwestionowana w sposób uzasadniony jak nigdy dotąd. Oprócz kościołów we współczesnym społeczeństwie obywatelskim mamy do wyboru całą plejadę dobrowolnych organizacji, w których możemy zrzeszać się z osobami podobnymi sobie. To instytucja charakterystyczna dla historycznych masowych kościołów. Terytorialna parafia, zwłaszcza na wsi, jest przykładem wspólnoty całkowicie fikcyjnej, do której przynależy się bez własnego wyboru i w której z tego powodu członków może nie łączyć ze sobą nic oprócz miejsca zamieszkania. Opiekę charytatywną i socjalną, taką jak opieka medyczna, pełni dziś bardziej niż kiedykolwiek państwo dobrobytu ze swoimi zasadami solidaryzmu społecznego i systemem ubezpieczeń. A oprócz kościołów i zakonów, działają na tym polu również świeckie organizacje charytatywne i pomocowe. Kobiety wywalczyły w XX wieku przynajmniej w teorii równy szacunek i równe prawa polityczne, społeczne i zawodowe z mężczyznami, a chrześcijaństwo, oględnie mówiąc, wcale im w tej walce nie pomogło. Oczywiście nie ma już dzisiaj potrzeby legitymizacji władców rzekomym wyborem przez Boga, bo są oni wybierani przez ludzi i mają legitymację demokratyczną, od kiedy w XVII wieku doszliśmy do wniosku, że uzasadniona władza to taka, która pochodzi z woli rządzonych, a nie z łaski Bożej, czyli Kościoła. Uwikłanie interesów Kościoła w reżimy arystokratyczno feudalne, absolutystyczne, prawicowo dyktatorskie od dawna jest słusznie rozpoznawane jako kompromitacja moralna. Kościół jest dramatycznie i najwyraźniej nierozstrzygalnie podzielony, a rzekome objawienie od Boga, rzekomo na początku raz na zawsze przekazane świętym, które miał przechowywać, zostało zgubione gdzieś pomiędzy niezliczonymi, wykluczającymi się autorytetami i tradycjami, interpretacjami i natchnieniami. U żadnej z konkurujących ze sobą oblubienic Chrystusa nie widać jednocześnie ciągłości i cech Kościoła Dziejów Apostolskich. Nie sprawdzają się fałszywe obietnice Jezusa dotyczące modlitwy, ani jego fałszywe zapowiedzi dotyczące rychłego przyjścia Królestwa Bożego. Jezus, jak nie przyszedł ponownie, jak zapowiadał za życia tamtego pokolenia, tak po dwóch tysiącach lat wciąż nie możemy się go spodziewać. W przeciwieństwie do wielce uczonych zabiegów interpretacyjnych, mających wytłumaczyć nam, dlaczego autorzy Nowego Testamentu, pisząc wkrótce i czas jest bliski, wcale nie mieli tego na myśli. Wreszcie, co do wiarygodności osobistego świadectwa chrześcijan. Katolicyzm parafialny, który w Polsce wszyscy znamy, katolicyzm powiatowy i osiedlowy, jest religią wypaloną, praktykowaną przez ludzi wyglądających jakby robili to za karę, opartą na sile tradycji narodowych i rodzinnych. Płytką intelektualnie, nie wnoszącą do życia człowieka nic ciekawego, banalną, nie tworzącą żadnej wspólnoty ani nie wychowującą do żadnej wyższej moralności. Jest sposobem grzecznego wyszumienia się dla ludzi młodych i jest miejscem spędzania wolnego czasu dla seniorów, czyli osób, które jeszcze albo już nie mierzą się z najtrudniejszymi realnymi problemami życia. Dla tych osób Kościół ma akurat bardzo mało do zaproponowania. Osobiste świadectwo życia przemienionego przez wiarę w Chrystusa jest dzisiaj zastępowane masową katechezą dzieci w parafii i dzięki udziałowi państwa w szkole uczy się tam nie nawrócenia i wiary w Ewangelię, tylko relacji podporządkowania w stosunku do dziwnej grupy oderwanych od życia obcych, niegodnych zaufania mężczyzn bez żon, którzy in gremio nie wykazują się ani lepszą moralnością, ani w ogóle lepszym człowieczeństwem, bardziej szczęśliwym, uczciwym, życzliwym. Nacisk ze strony twojej babci, żebyś chodził do kościółka, a potem ochrzcił dziecko i wymaganie przez ministra edukacji, żebyś czytał na języku polskim dzieła największego Polaka, czyli Karola Wojtyły, co nie jest zaskakujące, wywołują w ludziach tylko słuszny opór. Z tych wszystkich powodów po prostu rozwiewa się iluzja, że całe narody Zachodu są chrześcijańskie, rozsypuje się fasada chrześcijaństwa deklaratywnego, tożsamościowo kulturowego, pozornego i powierzchownego. Kościoły oczywiście reagują. Kościół katolicki w XX wieku przypomniał sobie, że naturalnym środowiskiem życia chrześcijańskiego są ruchy czy wspólnoty, do których człowiek przystępuje dobrowolnie z intensywnym życiem religijnym i bliskimi więziami osobistymi między członkami co w przypadku katolicyzmu oznacza na przykład duszpasterstwa różnych stanów, wspólnoty charyzmatyczne czy neokatechumenalne. Koła Przyjaciół Radia Maryja, czy ostatnio Wojowników Maryi. Jednak według danych za rok 2021 podanych przez Katolicką Agencję Informacyjną, do tego rodzaju organizacji należy zaledwie niecałe 8% osób deklarujących się jako katolicy. Inną formą reakcji, z jednej strony zrozumiałą, z drugiej zdumiewającą, jest próba dopasowania chrześcijaństwa do współczesności poprzez zrelatywizowanie lub wycofywanie się z niektórych dotychczasowych elementów nauczania i moralności. Tak jak kiedyś Kościół przyswajał zwyczaje i elementy religijności pogańskiej, żeby ludzie łatwiej zaakceptowali, że od teraz są katolikami, tak próbuje stać się bardziej atrakcyjny dla współczesnego człowieka, przez asymilację światopoglądu naturalistycznego, lewicowej wrażliwości inkluzywnej i ekologicznej i w ogóle doczesnego horyzontu funkcji religii w społeczeństwie i w rodzinie ludzkiej. Od XIX wieku teologowie protestanccy i katolicy prześcigają się w kwestionowaniu wiarygodności Biblii, zachęcają do jej symbolicznej i subiektywnej interpretacji, do samodzielnego poszukiwania w niej objawienia, wzywają do jej dekonstrukcji i demitologizacji. Energicznie tworzą uzasadnienia dynamicznych zmian liberalizujących dyscyplinę i nauczanie moralne ich kościołów. Wieloletni biskup Kościoła Episkopalnego, John Shelby Spong, krytykował całą teologię, według której Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy, i stwierdził, że chrześcijaństwo już jest gotowe przyznać, że będzie lepszą religią bez wiary w teistycznego Boga. Z autorytetem papieża rzymskiego Franciszek podpisuje dokumenty stwierdzające, że wielość religii jest chciana przez Boga. Wypowiada się w tym duchu, że ateiści mogą być zbawieni, o ile są dobrymi ludźmi. Daje do zrozumienia, że etyka katolicka wymaga głębokich zmian. Krytykuje wiernych za nawracanie kogoś na katolicyzm, a najważniejsze treści Ewangelii to według niego chyba dbałość o Matkę Ziemię i budowanie powszechnego braterstwa między ludźmi. Ten proces podąża w stronę odwrotną niż budowa wiarygodności świadectwa chrześcijan starożytnych, gotowych oddać życie za Ewangelię, w którą wierzyli. Męczennicy poprzednich wieków umierali za tę wiarę, której wielu chrześcijańskich przywódców dzisiaj się wstydzi i od której z zakłopotaniem się odżegnuje. Zaskarbia to akceptację niektórych osób niewierzących, bo Kościół jest w ten sposób bardziej nowoczesny i mniej uciążliwy dla niezainteresowanego społeczeństwa. Ale nie jestem pewien, w jaki sposób to ma być przekonujące do prawdziwości religii chrześcijańskiej i zachęcać do jej przyjęcia jako prawdy. Współczesną, liberalną i postępową teologię, w której Bóg jeden wie, co jeszcze okaże się nieprawdą wiary, Trafnie podsumowuje Richard Dawkins. Kiedy rozmawiam z fundamentalistami, mam wrażenie, że zdradzają rozum, ale kiedy rozmawiam z liberalnym teologiem albo biskupem, mam wrażenie, że zdradzają i rozum, i swoją wiarę. To intuicja, która jest mi bliska, a potwierdzają ją również dane dotyczące członkostwa w różnych kościołach, chociażby te ze Stanów Zjednoczonych, które przedstawia Stark w części książki dotyczącej pluralizmu religijnego w USA i sekularyzacji w Europie. Kościoły najbardziej liberalne, o najniższych wymaganiach moralnych i doktrynalnych zanikają najszybciej podczas kiedy wspólnoty i wyznania wymagające surowej moralności i gorliwej wiary nawet rosną. Kościoły, podsumowuje Stark, które nie wierzą już, że posiadają jedyną prawdę, gwałtownie zostają w tyle w konkurencji o członkostwo. Według danych przedstawionych w czerwcu bieżącego roku przez Konferencję Episkopatu Niemiec oraz Niemiecki Kościół Ewangelicki, Niemcy odchodzą z tych dwóch kościołów łącznie w tempie prawie miliona osób rocznie. Naprawdę trudno się temu dziwić, kiedy ich liderzy sami dają do zrozumienia, że ich organizacje nie są narzędziami w ręku Ducha Świętego, nauczającymi prawdy i skutecznie wiodącymi do zbawienia, tylko po dwóch tysiącach lat, teraz praktycznie wszystko trzeba w nich wymyślać od nowa i zmieniać. Można by ich nawet podejrzewać, jak to czynią niektórzy, o intelektualną uczciwość, że przyznają słuszność argumentów i wątpliwości ateistów i sceptyków w wielu sprawach. Niektórzy nawet cieszą się z tego i uważają, że dzieje się dobrze. Ci niewierzący, którzy są sympatykami postępowej teologii, nie biorą jednak pod uwagę, że jest to narzędzie obrony, nie poddania się, że jest ona uprawiana w taki sposób, że w efekcie pozycja społeczna i autorytet urzędników religii i historycznych kościołów chrześcijańskich jest utrzymywany. Uczciwie ze strony liberalnych teologów byłoby przyznać, jak jest, że wymyślają chrześcijaństwo od nowa i de facto dają początek nowym wyznaniom, ale oni tego nie robią, bo straciliby autorytet, jaki daje im urząd w historycznych instytucjach kościelnych. Pod szyldami starych denominacji następuje zmiana rozumienia istoty ich wiary na poziomie przywództwa, o czym nie informuje się wiernych i im się tego nie wyjaśnia. Nawet ja osobiście znam co najmniej dwa dokładnie takie przypadki: protestanckiego teologa i katolickiego duchownego, którzy wiedzą, że uczeni teologowie rozumieją już dzisiaj wiele rzeczy w bardziej sceptyczny, relatywistyczny i naturalistyczny sposób ale ich zdaniem nie można lub źle by było po prostu powiedzieć o tym zwykłym ludziom. Jak ostrzegają przedstawiciele obu stron sporu o liberalizm w teologii, wielu duchownych i nauczycieli akademickich utraciło już wiarę taką, jakiej nauczyli się zwykli wierni, ale nie ujawniają tego w trosce o utrzymanie swojej pozycji w społeczeństwie, autorytetu, stanowisk i wynagrodzenia. Biskup Spong pytał, co jest nie tak z historycznie rozumianą Ewangelią o grzechu człowieka i jego zbawieniu z łaski przez odkupieńczą śmierć Syna Bożego na Krzyżu? I odpowiada: Wszystko. Więc współcześnie wymyślał chrześcijańską Ewangelię zupełnie od nowa, zupełnie po swojemu. Pozostając biskupem Kościoła Anglikańskiego, którego artykuły wiary ustalono w XVI wieku, a oparte są przecież w głównych punktach na teologii Augustyna z wieku V, na wielu stuleciach tradycji teologicznej i na Biblii. Wielu czołowych kaznodziejów, teologów, a nawet ważnych protestanckich i katolickich hierarchów postępuje w mniejszym lub większym zakresie całkowicie podobnie. Jestem pierwszą osobą, która przyznaje, że historycznie rozumiane chrześcijaństwo jest religią straszną i nieatrakcyjną moralnie, ale wymyślanie jej na nowo, od fundamentów, dzisiaj, przy jednoczesnym udawaniu ciągłości wiary i zawłaszczaniu autorytetu historycznych kościołów, jest tak samo nieuczciwym zabiegiem, służącym głównie interesowi religijnego establishmentu, jak wmawianie poganom we wczesnym średniowieczu, że skoro zostali pokropieni wodą pod groźbą miecza, mają się uważać za chrześcijan. Wiarygodności chrześcijaństwa nie pomaga również przesuwanie apologetyki w stronę pragmatycznej, doczesnej przydatności religii terapeutyczno-hedonistycznej czy społeczno-kulturowej, przy jednoczesnym coraz mniej konkretnym wskazywaniu, jakie są merytoryczne powody, żeby wierzyć, że chrześcijaństwo jest obiektywną, prawdą egzystencjalną i metafizyczną. Jakie z tego wszystkiego są najważniejsze wnioski dla ciebie, jeżeli jesteś chrześcijaninem lub zastanawiasz się, czy chrześcijaństwo jest prawdą? Po pierwsze i najważniejsze, Jezus obiecywał swoim uczniom: na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Pocieszyciel duch święty, którego ojciec pośle w moim imieniu. On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata w obliczu historii triumfu i zmierzchu religii chrześcijańskiej zachęcam cię żebyś zadał sobie pytanie czy to ci wygląda na dzieło boże przeniknięte obecnością i mocą zmartwychwstałego Jezusa i pozostające pod nieustanną opieką Ducha Świętego a jeżeli to jest dzieło boże co to mówi o twoim bogu czy tak wyglądałaby historia Kościoła, którego Jezus w swoim duchu nie opuszczałby aż do skończenia świata, nad którym Jezus nieustannie czuwałby, żeby ta jego małżonka była mu wierna, czysta i by była płodna? Jak dla mnie, biorąc pod uwagę przywołane w książce Rodnej Starka i przeze mnie dzisiaj okoliczności historyczne jego dziejów, Ruch Jezusa i wyrosła z niego współczesna religia chrześcijańska wygląda zupełnie jak dzieło duchowości, mitologiczno-teologicznej wyobraźni i intelektu ludzkiego. Jego dzieje nie zgadzają się z deklaracjami Jezusa, Pawła i innych autorów Nowego Testamentu dotyczącymi tego, jakie są jego cele, charakter, metody działania i przyszłość. Ruch Jezusa, który wyrósł na współczesną religię chrześcijańską, wygląda zupełnie jak inne ludzkie przedsięwzięcia religijne. Miał swój czas w sprzyjających okolicznościach, rósł tam, gdzie był, albo rośnie tam, gdzie wciąż jest, nowością, zdolną wchłonąć i przewyższyć kulturę, która okazała się słabsza politycznie, moralnie i intelektualnie. Chrześcijaństwo okazało się mieć ważne przewagi względem kultury, religii i myśli politycznej, antyku i pogaństwa. Na dodatek chrześcijan dynamizowała gorliwość typowa dla nowych ruchów religijnych, wynikająca z ich świeżości, kontrkulturowości i poczucia wspólnoty, którą dają w świecie postrzeganym jako w najlepszym razie obcy, o ile nie wrogi. Jest procesem dobrze znanym w socjologii religii, że tego typu nowy, radykalny ruch religijny z czasem dryfuje w większą różnorodność poglądów, liberalizm i w kompromisy ze światem, że w związku z tym pojawiają się rozłamy i odejścia osób niezadowolonych z kierunków zmian. Kościoły chrześcijańskie zachowują się pod tym względem zupełnie podobnie jak wspólnoty wszelkich innych religii. Kiedy początkowy zapał, sprzyjające okoliczności i przewagi zniknęły, chrześcijaństwo również zanika i przemienia się w coś o zupełnie innym charakterze. W egalitarnym, demokratycznym państwie socjalnym, w kulturze inkluzywizmu, w miarę sytej materialnie, w środowisku osiągnięć techniki czy medycyny, a przede wszystkim z wolnością słowa, z łatwo dostępnymi informacjami o martwej wierze i przeciętności moralności członków Kościoła, a także z argumentami podważającymi, że chrześcijaństwo to w ogóle prawda. To Jezusowe miasto położone na górze, które miało być światłem świata, w takich warunkach po prostu robi na ludziach o wiele, wiele mniejsze wrażenie. Ani na początku, ani dzisiaj nie widać w tym wszystkim niczego nadzwyczajnego, ani nadprzyrodzonego. Jednak nie tylko w żaden sposób nie daje o sobie znać szczególna opieka Boża nad jakkolwiek rozumianym Kościołem chrześcijan. Przeciwnie, widać w historii rzeczy, które przy założeniu, że chrześcijaństwo jest prawdziwe, byłyby bardzo trudne do zrozumienia. Największe korzyści w procesie ekspansji ilościowej i geograficznej na świecie religii chrześcijańskiej przyniosły te wydarzenia, które dla czystości Ewangelii były lub miały być zagrożeniem. Zredukowanie Ewangelii do zestawu rytuałów przyjmowanego oportunistycznie lub narzucanego pod przymusem, do religijnej karty przetargowej w grze kościoła o pozycję społeczną i o bogactwa z władzą polityczną. Właśnie to umożliwiło szerokie zainteresowanie książąt i królów naszej części świata przyjmowaniem chrześcijaństwa jako ideologii swojej władzy. I w konsekwencji maksymalne upowszechnienie jakiejś jego znajomości wśród poddanych i podbijanych ludów. Natomiast podział, rozłamy i utrata jedności chrześcijan, szczególnie na skutek Reformacji Protestanckiej, według Jezusa, wielka przeszkoda w głoszeniu wiary, nawet w ujęciu chrześcijańskiego historyka i socjologa religii, jakim jest Rodney Stark, były wydarzeniami korzystnymi motywującymi do wytężonej pracy organizacyjnej, intelektualnej, moralnej i misyjnej w rywalizacji między konkurencyjnymi, mistycznymi ciałami Chrystusa. Czy Bóg uznał, że modlitwa Jego własnego Syna o jedność chrześcijan jednak nie jest godna wysłuchania? Czy, jak chcą niektórzy, ona została wysłuchana i chrześcijanie cieszą się jednością w ramach któregoś spośród kościołów, który jedyny jest prawdziwy, tylko dzisiaj nikt nie potrafi udowodnić który? Jeżeli religia chrześcijańska jakimś cudem jest od Boga, jaka konkretnie w tym szaleństwie jest metoda? Z kolei upowszechnienie się różnego rodzaju dóbr społecznych poprawa sytuacji socjalnej, rozwój nauki i opieki medycznej, rozwój praw politycznych i obywatelskich, emancypacja kobiet przyczynił się do tego, że chrześcijaństwo traci swoją atrakcyjność w porównaniu z okolicznościami pierwszych wieków, kiedy rozwijało się w warunkach względnej ciemnoty, ucisku i nędzy. Jeżeli, jak zaraz powiedzą apologeci, to właśnie dzięki chrześcijaństwu nastąpił cały ten postęp cywilizacyjny, którym się dzisiaj cieszymy, bo on zrealizował właśnie wartości wniesione do niego przez chrześcijaństwo, to robi się jeszcze ciekawiej. To chrześcijaństwo tak działa, że samo tworzy doczesne środowisko społeczne, w którym zbawienie wieczne interesuje ludzi coraz mniej, że Bóg zesłał swojego Syna do świata ciemnoty, ucisku i nędzy, który wcześniej sam przygotował, że tak będzie toczyć się historia ludzkości. Po to, żeby w tym środowisku pomocna dłoń chrześcijanina i obietnica poprawy losu po śmierci wydawały się strasznie atrakcyjne, to jeszcze jest dla mnie zrozumiałe, to jest do tego Boga bardzo podobne. Ale dlaczego zaplanował to wszystko tak, że postęp cywilizacyjny, który przyniósł jego Kościół, działa na niekorzyść głoszenia jego Ewangelii? Jeżeli chrześcijaństwo, jakimś cudem, jest od Boga i twierdzenia apologetów o cywilizacyjnej roli chrześcijaństwa są prawdziwe, Dlaczego Duch Święty, wpływając na los cywilizacji Zachodu, sam sobie przeszkadza w misji dotarcia ze zbawczą Ewangelią do jego mieszkańców? Na szczęście na chrześcijaństwo i jego beznadziejne trudności można patrzeć również w swoim życiu jako na historię. Na szczęście można, również w swoim życiu, przekroczyć traktowanie chrześcijaństwa jako prawdę ku czemuś, co sam każdy z nas uzna za lepsze. I na szczęście można, zostawiwszy to kłębowisko goryczy, problemów i paradoksów, tam, gdzie jego miejsce, właśnie tam, w historii, cieszyć się pełnią życia. Do czego cię zachęcam i czego ci życzę. Do usłyszenia.